Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować zestaw terenowy na przykładzie modelu Husqvarna Automower 315X. Po co nam zestaw terenowy? A poprawi on nam trakcję naszej kosiarki na pochyłościach, na nierównościach czy na śliskim terenie. Zacznijmy od tego, że musimy zdjąć obudowę. Aby to zrobić, trzeba zwolnić dwa zaczepy od spodu po dwóch stronach kosiarki. Jeden z tej strony, drugi z drugiej strony. I zdejmujemy obudowę. Teraz musimy zdjąć koła. Żeby to zrobić, najlepiej odwrócić kosiarkę do góry nogami. Podważamy sobie ten kołpaczek jakimś czy śrubokrętem, czy jakimś narzędziem. I teraz, żeby odkręcić śrubę, potrzebujemy płaskiego klucza 24. Zdejmujemy podkładkę z kołem. Zdejmujemy koło. I bierzemy sobie nowe koło z naszego zestawu terenowego. Zakładamy podkładkę, przykręcamy, kręcamy kluczem, zakładamy kołpak, tak żeby te listki czy skrzydełka były w tym samym miejscu, gdzie te zaznaczenia. I mamy. Drugim elementem zestawu terenowego są szczotki. Aby je założyć, musimy z powrotem obrócić kosiarkę na koła. I po to też zdjęliśmy wcześniej obudowę. W zestawie szczotek jest 6, dwie nakrętki i dwa mocowania. Tutaj widzicie, jest specjalny otwór na szczotki. Bierzemy szczotkę, wsadzamy w otworek. Trzeba uważać, żeby zmieściły się wszystkie włosy. Wsadzamy nakrętkę w ten tutaj otwór. Wsadzamy mocowanie. Zwróćcie uwagę, że mocowania są oznaczone. To jest prawe, drugie ma oznaczenie L, że jest lewe. Zakładamy mocowanie i przykręcamy śrubką. Dokręcamy odpowiednim kluczem. To samo powtarzamy po lewej stronie. I na zakończenie oczywiście montujemy z powrotem obudowę. Mam nadzieję, że te porady Wam się podobały i będą pomocne. Jeśli tak, zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie nas. Do zobaczenia. Cześć!